Już będę o wiadomości. Obudź się, Polsko ma. Już będzie, już kochani, już, tak, tak. Radio Konsita. Już będzie, tak. Obudź się, Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Nie opłaca się jakakolwiek forma agresji. Natomiast dodana wartość, czyli bardzo silne wsparcie w NATO, zwiększa tylko siłę tego argumentu w sposób bardzo istotny. Ale musimy pamiętać o ogromnej jednak różnicy potencjałów Rosja i Polska. Sądzi pan, że jesteśmy w stanie zapewnić sobie taki poziom właśnie bezpieczeństwa własnego, to znaczy taką pozycję byśmy no, w skali kilkunastu lat byli w stanie sami odstraszać przeciwników? To jest kwestia właśnie tego bardzo istotnego członu tej części, jaką jest obrona terytorialna. Bo jeśli zbudujemy rzeczywiście potencjał, który gwarantuje tak istotne, tak duże straty w sytuacji agresji lub jakiejkolwiek formy okupacji, a Rosjanie naprawdę liczą to i wiedzą, ile by ich kosztowało, po pierwsze próba podboju, a po drugie okupacja, to Rosjanie nie podejmą takiego działania. To jest także państwo, które rachuje, które liczy. Jest pewna granica upływu krwi po stronie rosyjskiej, na którą się nigdy nie zdecydują. I my musimy od tego zacząć budować. Wszystko jest wartością, która tylko wzmacnia ten sygnał, wzmacnia wymowę naszej determinacji. Natomiast nie łudźmy się, że jak odwrócimy proporcje, to znaczy przede wszystkim będziemy liczyli na potencjał NATO i to NATO nas ma przede wszystkim bronić, to będzie nas ktokolwiek poważnie traktował. Jak można traktować poważnie państwo, które samo nie wierzy w swój potencjał, które mówi, sami jesteśmy bezbronni. Czyli stara maksyma niezmienna od dziesiątków lat, si vis pacem, para bellum. Chcesz mieć pokój? Szykuj się do wojny. Piotr Grzechmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Reklama. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące superproduktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie. W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Działania reprywatyzacyjne w stolicy za kadencji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc to skandal, tak uważa szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Żadnych wniosków PO nie wyciągnęło z tej kompromitacji, gigantycznej kompromitacji pani Gronkiewicz-Walc. Kompromitacja pani Hani. Chwila, mówił prezydent Andrzej Duda na poligonie Żagenka Religii o wspólnych polsko-amerykańskich ćwiczeniach. Przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie. Do Rzymu przybyła 40-osobowa grupa Syryjczyków korzystających z korytarza humanitarnego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Kompromitacja Hani. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Skandalem nazwał Mariusz Błaszczak działania reprywatyzacyjne w stolicy za kadencji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Szef MSWiA odniósł się w ten sposób do informacji, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali m.in. urzędników stołecznego ratusza odpowiedzialnych za reprywatyzację. No to jest jeden wielki skandal. To, co przez lata dzieje się podczas prezydentury pani Gronkiewicz-Walc.
Walc, która wciąż zdaje się, że jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Żadnych wniosków PO nie wyciągnęło z tej kompromitacji, gigantycznej kompromitacji pani Gronkiewicz-Walc. Wśród zatrzymanych są warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. Po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie trwają przeszukania. Poinformowała o tym w komunikacie Prokuratura Krajowa. Dzisiejsze zatrzymania mają związek z postępowaniem przygotowawczym dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości na terenie Warszawy. Zarządzeniem zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego od października w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu działa zespół prokuratorów, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. O śledztwie w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie rozmawiali goście debaty poranka Polskiego Radia 24. Przedsiębiorca i były poseł Zbigniew Kozak pozytywnie ocenił działania władz, podkreślając, że przez wiele lat opinia publiczna nie interesowała się tym problemem. Można powiedzieć, że nie późno niż wcale, aczkolwiek oceniam to, że jest to o wiele, wiele lat za późno. Te wszystkie mechanizmy były bardzo dawno znane temu. Zresztą sam je opisywałem w wielu interpelacjach i zapytaniach poselskich. Także tego majątku się już nie wróci, tak? I to jest najgorsza sprawa. Wspólnik i radca prawny w kancelarii Gessel Leszek Koziorowski podkreślił, że nazwiska osób zatrzymanych przez CBA często pojawiały się w dokumentach dotyczących przypadków dzikiej reprywatyzacji. Niewątpliwie w wielu sprawach związanych z przedwojennymi spółkami akcyjnymi i nie tylko akcyjnymi, również innymi podmiotami można znaleźć w publicznych rejestrach, szczególnie w Krajowym Rejestrze Sądowym, informacje o udziale tych osób, które zostały zatrzymane nadzwyczaj często w stosunku do potencjalnych, możliwych udziałów rodzinnych, tak to nazwijmy, w tych spółkach w okresie międzywojennym. Więcej komentarzy na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Mamy poczucie, że to dziejowa chwila, mówił prezydent Andrzej Duda na poligonie Żagań-Karliki. Tam odbyły się wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. Przez dziesiątki lat, to nie tak bardzo dawno, bo niecałych 30 lat temu, tu w Żaganiu stacjonowały jednostki armii, którą kazano nam wtedy uważać za sojuszniczą, a której do Polski nie zapraszaliśmy, zwłaszcza nie zapraszaliśmy, żeby tu została. I czuliśmy się zniewoleni. Dziś przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Sojusznicy, których zapraszaliśmy i na których czekaliśmy. Polsko-amerykańskie ćwiczenia mają sprawdzić możliwości współdziałania pododdziałów obu armii. Pierwsi Amerykanie z pancernej brygady przylecieli do Polski na początku stycznia. Przez kolejne dni wjeżdżały do naszego kraju kolejne grupy i trafiały głównie do Żagania, gdzie mieści się dowództwo brygady. Publikacja danych osobowych SS-manów z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych jest odpowiedzią na kłamliwe przekazy zachodnich mediów o tak zwanych polskich obozach, powiedział prezes IPN Jarosław Szarek. Dziś IPN publikuje bazę danych z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Jarosław Szarek zapowiedział kolejne takie publikacje. Dzisiejszy dzień jest historyczny, można nazwać, ponieważ to jest dopiero początek. Tą bazą rozpoczynamy realizację dużego projektu. Zaczynamy od KL Auschwitz, ale w dalszych planach mamy rozwinięcie tej bazy również o inne niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Prezes IPN powiedział, że publikacja jest odpowiedzią na nieprawdziwe przekazy, które ukazują się w zagranicznych mediach używających określeń polskie obozy koncentracyjne. Nie ma naszej zgody na takie sformułowania, podkreślił Jarosław Szarek. W wielu przypadkach jest to zła wola i element prowadzenia pewnej polityki historycznej, niechętnej Polakom. Ta baza jest odpowiedzią na te głosy, bo skoro mówimy o polskich obozach koncentracyjnych, to proszę bardzo, pokazujemy załogę. Kim była ta załoga? Tych funkcjonariuszy SS. Prezes IPN dodał, że dane SS-manów pracujących w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz są dostępne w internecie szerokiej rzeszy odbiorców. Baza danych załoga SS KL Auschwitz zostanie także udostępniona na stronie internetowej
W latach 1940-1945 Niemcy zgładzili w Auschwitz-Birkenau co najmniej 1 100 000 ludzi, głównie Żydów, Polaków i Romów. Ptasia grypa w województwie zachodniopomorskim. Wirusę stwierdzono u 3 padłych łabędzi w pobliżu brzegu jeziora Nowogardzkiego w powiecie goleniowskim. Jak powiedział powiatowy lekarz weterynarii w Koszalinie Marek Kubica, w regionie dotychczas wszystkie przypadki wirusa grypy dotyczyły dzikich ptaków, dlatego nie wolno ich dokarmiać. W tym miejscu, gdzie ludzie dokarmiają zwierzęta, zbierają się ptaki zlatujące się ze wszech stron. A jak się kontaktują, to ewentualnie jeden ptaszek, który ma grypę ptasią, może tą grypę przekazać innym. Musimy pamiętać o jednym. 30 dni po czasie, kiedy zwierzę chore było na danym zbiorniku wodnym, w tej wodzie jest aktywny wirus, który może zarazić następne ptaki. Mieszkanki Koszalina spacerujące w Parku Książąt Pomorskich wiedzą, że dzikich ptaków nie wolno dokarmiać. Roztusza pana, jak się nie dotyka, to nie jest szkodliwe, nie jest groźne wcale. Niech one sobie żyją. Ludzie zawsze panikują. Czy świńska grypa jest, czy ptasia grypa, panikują. Chronić dzieci, żeby nie podchodziły blisko i w ogóle do dzikiego ptactwa tak z umiarem trochę. Nie karmimy, bo to już jest dawno zalecane, że nie karmimy, bo też szkodliwe. Przypadki wirusa ptasiej grypy w województwie zachodniopomorskim były już m.in. w Świnoujściu, Sławnie, Wałczu i Szczecinku. Do Rzymu przybyła dziś rano 40-osobowa grupa Syryjczyków korzystających z korytarza humanitarnego. Do końca roku tą drogą przybędzie ich jeszcze 460. Więcej na ten temat Marek Lenert. To pierwsza grupa syryjskich uchodźców przybywających w tym roku. W 2016 było ich 500. Wszyscy przylatują z Libanu, gdzie przebywają w ośrodkach dla uchodźców na terenie tego kraju. Nowo przybyli pochodzą m.in. z Aleppo i Damaszku. Korytarz humanitarny łączący Bejrut z Wiecznym Miastem organizuje katolicka wspólnota Świętego Idziego w Rzymie wraz z włoskimi kościołami protestanckimi. Opiekę nad nim sprawuje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uchodźcy przybywający w ubiegłym roku pozostali w Rzymie, gdzie czekały na nich mieszkania i praca. Ci, którzy przylecieli dzisiaj, zamieszkają w innych miastach na terenie Włoch. Na lotnisku Fiumicino wszyscy zostali skrupulatnie skontrolowani i zidentyfikowani. Pobrano od nich również odciski palców. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Operator zniszczonej w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami elektrowni jądrowej w Fukushimie poinformował o odnalezieniu miejsca, gdzie wciąż może się znajdować paliwo nuklearne. Prawie 6 lat od katastrofy pod reaktorem numer 2 znaleziono potencjalne źródło promieniowania. Więcej na ten temat w relacji naszego korespondenta. Niebezpiecznego odkrycia dokonano dzisiaj podczas inspekcji drugiego reaktora. Zdalnie sterowane maszyny, do których zainstalowano kamery, dotarły w miejsce, gdzie wciąż znajdować się mogą stopione pręty paliwowe. Jeśli wstępna analiza potwierdzi się, będzie to oznaczało przełom w zabezpieczaniu uszkodzonego reaktora. W marcu 2011 roku po potężnym trzęsieniu ziemi i towarzyszącym mu tsunami stopieniu uległy 3 reaktory elektrowni jądrowej w Fukushimie. Od tego czasu trwa usuwanie szkód i zabezpieczanie terenu. W ciągu 6 lat udało się odnaleźć i usunąć stopione pręty paliwowe tylko z jednego budynku. W grudniu ubiegłego roku władze Japonii podwoiły szacowaną sumę usuwania szkód związanych z katastrofą w Fukushimie. Według najnowszych wyliczeń zabezpieczanie terenu pochłonie 188 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mimo protestów w wielu amerykańskich miastach i na lotniskach, Biały Dom twierdzi, że realizacja dekretu prezydenta USA jest sukcesem. Chodzi o dekret podpisany przez Donalda Trumpa, który zawiesza przyjmowanie uchodźców przez USA oraz zakazuje wjazdu do tego kraju obywatelom 7 krajów. Sam Donald Trump przekonuje, że dekret nie jest wymierzony w muzułmanów i że Ameryka pozostanie krajem imigrantów. Zdaniem doktora Bartosza Rydlińskiego z uczelni kardynała Stefana Wyszyńskiego, Donald Trump swoimi słowami i działaniami podsyca negatywne emocje w świecie zachodu względem muzułmanów. Zapominając, że wielu muzułmanów amerykańskich zginęło w wojnie z terroryzmem służąc amerykańskiej armii, że dzisiaj to społeczeństwo jest tak wielokulturowe, tak wieloetniczne i wieloreligijne, że używanie prostych klisz
nie działa w społeczeństwie i na pewno te wydarzenia, które miały miejsce w Quebecu, są reakcją właśnie na to podsycanie tych nastrojów. Więc widzimy, że tak naprawdę chyba historia się powtarza, że wzrost tendencji ksenofobiczno-nacjonalistycznych znowu puka do drzwi Europy i Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej w całości. Dekret Donalda Trumpa zaczął już obowiązywać, co zaskutkowało m.in. zablokowaniem możliwości wjazdu do Stanów Zjednoczonych tłumaczowi, który pracował w Iraku dla amerykańskiej armii. Zdaniem Bartosza Redlińskiego takie sytuacje mają miejsce ze względu na brak przemyślenia efektów prawnych działań. To jest ta właśnie w cudzysłowie nowa jakość amerykańskiej administracji, która wprowadza rozwiązania prawne, nie przewidując, jakie paradoksalne konsekwencje może to mieć ze sobą. No widzimy tak naprawdę, że żyjemy w jakimś świecie absurdu, który Donald Trump funduje. Tym bardziej, że to też jest ciekawe, część z jego partnerów biznesowych również będzie miał problem z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Więc nie wiem, czy synowie Donalda Trumpa będą mogli te deale kontynuować z tymi przedstawicielami. Donald Trump to postać, która budzi wiele kontrowersji na całym świecie, a to będzie miało swoje konsekwencje również w Europie, dodał ekspert. Możemy być świadkami jakich manifestacji przeciwko Donaldowi Trumpowi w momencie jego wizyty w Europie, prawda? To będzie jakieś wydarzenie bez precedensu, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, główny sojusznik Europy, przyjeżdżający do Europy, będzie budził takie kontrowersje, takie emocje, że będą manifestacje przeciwko jego obecności. Antyimigracyjny dekret Donalda Trumpa już wpływa na pracujących w USA naukowców z innych krajów. O specjalnym artykule w tygodniku Nature nasz korespondent Rafał Motriuk. Dziennikarze Nature rozmawiali z 20 naukowcami. Są oni zdezorientowani lub zwyczajnie się boją, pisze tygodnik. Genetyk Kaveh Daneshwar z Uniwersytetu Harvarda miał jechać w przyszłym miesiącu do Kanady na konferencję, ale nie pojedzie, bo obawia się, że nie będzie mógł wrócić do USA. Luca Freschi, włoski mikrobiolog, miał się przenieść z Kanady właśnie na Harvard, ale teraz nie wie, co robić, bo jego żona z Iranu może zostać zatrzymana na granicy. Inna para irańskich naukowców rozważa wyjazd na stałe do Australii. Nature. Wcześniej ponad 3000 naukowców z USA, w tym 18 noblistów, podpisało list otwarty krytykujący antyimigracyjny dekret Trumpa. Także Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Nauki wezwało prezydenta do ponownego przemyślenia decyzji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W sobotę największe ośrodki onkologiczne w kraju organizują dni otwarte dla pacjentów. Można będzie skorzystać z porady specjalistów i wykonać niektóre badania profilaktyczne. W ten sposób obchodzony będzie Światowy Dzień Walki z Rakiem. Natomiast już dziś, z okazji przypadającego Ogólnopolskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym przy ulicy Karowej w Warszawie, kobiety mogą wykonać badania cytologiczne. Badania są bezpłatne i można je wykonać w godzinach popołudniowych. Profesor Krzysztof Czajkowski podkreślił, że cytologia to bezbolesne badanie, które pozwala wykryć nowotwór na wczesnym etapie choroby. Pozwala na ocenę, czy w tej części organizmu nie toczy się proces nowotworowy. I jeżeli się robi często to badanie, jest szansa na wczesne wykrycie. Część z tych stanów można leczyć zachowawczo, część zabiegowo, ale przynajmniej nie doprowadzamy do sytuacji, gdzie mamy zaawansowany nowotwór, który nie zawsze udaje się wyleczyć. Choroba rozwija się bezobjawowo. Przy regularnych badaniach cytologicznych leczenie jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Prognoza pogody. Dziś przeważnie zachmurzenie małe na zachodzie i północy, okresami słabe opady śniegu lub deszczy ze śniegiem. Temperatura dziś od minus 2 stopni na północnym wschodzie. Ludzie wyższych sfer będą mieli więcej do płacenia. Wyższych sfer. A wiatr słaby, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tak. Reklama. Radio Ekspert jeszcze tylko 3. Tak, także koniec, śmierć złodziejom.